Masz już dość pisania CV? A czy wiesz, że rekruterzy miewają też dość ich sprawdzania, weryfikacji? No i wcale się im nie dziwię, bo jeśli mamy do przejrzenia plik tego typu, albo nawet i grubszy, no to cóż. Lepiej by było pobawić się z dziećmi, zwłaszcza kiedy co rusz trafiają się kandydaci, którzy wydają się nieadekwatni. I to jest chyba największy błąd, wręcz największy grzech. Zaniechanie. Liczenie na to, że to rekruter nas odkryje, że to on za nas wykona całą pracę i wysyłamy mu byle jakie CV, żeby nie powiedzieć gniot i liczymy, że może jakimś cudem magicznie się uda. No i cóż, rzadko kiedy tak się dzieje samo z siebie. To my, jako kandydaci, musimy ten wysiłek włożyć tą pracę. Niestety wiele osób, mimo że nawet czasem ma wiedzę, to tej wiedzy nie wykorzystuje. Ja rozumiem, jesteśmy zajęci, ale brak wykorzystania tej wiedzy, jak widzisz, prowadzi do kosza. Z drugiej strony oczywiście rozumiem, że istnieje tak dużo wiedzy na temat CV, że my już nie wiemy, co mamy użyć. Bo kiedyś działało nam to, dzisiaj słyszymy, że działa to, a tutaj słyszymy, że działa to, a koledze zadziałało tamto, a koleżance siamto. I już nie wiemy, co my mamy z tego całego wachlarza możliwości użyć i w końcu nie robimy nic. I właśnie dlatego chcę Cię zaprosić na spotkanie o CV, na CVinarium, czyli spotkanie online na temat CV, w ramach którego właśnie porozmawiamy sobie o tym, jak teraz pisze się te CV. Bo mamy badania śledzenia wzroku rekrutera, badania psychologiczne związane z przetwarzaniem informacji, badania związane z marketingiem. To wszystko daje nam bardzo konkretne wskazówki, co nawet w krótkim CV musimy wstawić, żeby w 6 sekund albo krócej się przebić. Chętnie podzielę się z Tobą tą wiedzą. To spotkanie wielokrotnie już prowadziłam, ale ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ przygotowuję nowe narzędzia do CV i po raz pierwszy o nich powiem właśnie na tym spotkaniu. Link do zapisu jest obok wideo. Trzeba kliknąć, dalej system Cię przeprowadzi. Spotkanie jest już w tym tygodniu, także zapisz się niezwłocznie. Jeśli jesteś zapisany, to bardzo Cię proszę, przekaż teraz to zaproszenie swoim znajomym, bo mnóstwo ludzi teraz szuka wiedzy, błądzi zupełnie niepotrzebnie, kiedy mogą skorzystać z tej wiedzy na wyciągnięcie ręki. Także podeślij im proszę zaproszenie i razem Ty, ja i Twoi znajomi siądziemy nad tym i popracujemy nad Waszymi CV, żeby po prostu były lepsze, żeby zaczęły się przebijać. Dam Wam bardzo wartościowe wskazówki. Normalnie to spotkanie jest płatne, tym razem robię je w formie otwartej. Grzechem jest nie skorzystać. A jeśli do tego czasu masz CV do wysłania, to na stronie z zapisem w linku znajdziesz też dodatkowe pomoce, z których możesz skorzystać. No i mam nadzieję, że się dobrze spiszesz, no i że się wkrótce widzimy. Także do zobaczenia.